W siódmej generacji konsol w końcu dostaliśmy pełne wykorzystanie internetu. Dzięki temu mogliśmy pobierać łatki do gier, które eliminowały większość błędów, a nasze doznania z gry były o wiele przyjemniejsze. Jednak nie wszystkie nowości, jakie zdała nam siódma generacja, były przyjęte ciepło przez graczy, bo siódma generacja konsol to też narodziny raka gamingowego, który cały czas ewoluuje. Do tej listy możemy zapisać mikrotransakcje, DLC, battle passy i leniwe remastery. Sony teraz postanowiło wydać coś, co może trafić też na tą listę. Chodzi tutaj oczywiście o wersję Director Cut, czyli wersje reżyserskie gier. Póki co wiadomo, że takie wersje dostanie na pewno Ghost of Tsushima i Death Stranding, ale takich gier na pewno będzie o wiele, wiele więcej. A samo Director Cut to nic innego jak wydanie gry od nowa plus zawartą w niej nową przygodę. Oczywiście taką przygodę możemy dokupić osobno i na przykładzie Ghost of Tsushima zapłacimy za to 20 dolarów na konsoli PlayStation 4, na PlayStation 5 będzie kosztować nas to już 30 dolarów, a upgrade naszej tego Director Cuta z PS4 na PS5 będzie wynosić nas dodatkowo 10 dolarów. Udało mi się jednak dojść do jednego z dyrektorów Sony i wprost zapytałem go o to, czy sam dyrektor KAT to jest jeden wielki skok na kasę. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia w tej sprawie Sony. Witajcie. Ja nazywam się Janusz i jestem jednym z dyrektorów Sony. Nie ukrywam, że trochę dziwiło mnie Wasze pytanie. Gdyż Sony już od dawna robi gry i jak wiecie, zawsze robimy je od graczy dla graczy. Nie inaczej jest w przypadku Ghost of Tokyo. Ghost of Tsushima! Co? Przepraszam, Ghost of Tsushima oczywiście. My w Sony kierujemy się prostym hasłem. Pay has no limit. Play has no limit. Powtórzę oczywiście raz jeszcze. Play has no limit. My w Sony, tak jak mówiłem wcześniej, Sami jesteśmy graczami i wiemy, czego chcą inni gracze, i to właśnie Wam dajemy. Sama wersja reżyserska, czyli ten director, katu, który nam się tutaj rozchodzi, to nic innego jak pogłębienie i doświadczenie nowych zupełnie rzeczy w grze. Nie rozumiem więc, czemu tyle szumu? Przecież każdy z nas posiada kartę bankową. Yeah, have have right. yes. right. Okej, okay, a więc czy możemy powiedzieć, że wersja reżyserska gier to jeden wielki skok na kasę małym nakładem pracy? Wydaje mi się, że tak. Chociaż na potwierdzenie moich słów będzie trzeba ograć gry, chociaż z dwie trzy w wersji director cut, żeby to stwierdzić. Bo może okazać się inaczej. I że małym kosztem dostaniemy bardzo duży wycinek gry, plus nowości w gameplayu, chociaż ja w to nie wierzę. A wy? Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych wersjach reżyserskich w komentarzach. Pamiętajcie, że jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!